najgłupsze, co ja potrafię, bo najgłupszy jestem w nocy. Najgłupszy jestem w nocy tak między 23 a 3, plus minus. Bo ja zawsze wstaję o 7 rano, więc ja sobie obiecuję, że pójdę spać o 23, prześpię 8 godzin, żeby, wiecie, być wyspanym, żeby mózg super funkcjonował ekstra. Myślę sobie zawsze jeszcze, o kurwa, 8 godzin, może to za dużo, może wstanę trochę wcześniej i jeszcze sobie pobiegam. 30 lat nie biegałem, ale kurwa, może jutro, nie wiadomo. Jeszcze... Nigdy mi się nie udało. Dostałem brawa za bycie leniwym gnojem, dziękuję bardzo. Jeszcze nigdy mi się nie udało, bo ja mam coś takiego, że nie mogę zasnąć. Nie mogę zasnąć, dopóki nie obejrzę jakichś takich najgłupszych filmików na YouTubie, albo nie przypomnę sobie jakiejś najgłupszej rozmowy sprzed lat, nie? No, dla przykładu, któregoś razu leżę sobie i oglądam, druga w nocy, a ja leżę i oglądam filmik zatytułowany Jak zagrać Titanica na domofonie. I to nawet nie było najgłupsze. Najgłupsze było to, że ja patrzyłem, co ten koleś wciska. I uczyłem się tego na pamięć, żeby następnego dnia dać koncert na osiedlu. I dorosły ty, 37 lat, z drugiej strony za mną żona, w drugim pokoju dziecko, jest wtorek, nawet nie piątek, żeby odwalać taką manianę, a ja sam po cichutku do siebie, żeby nikogo nie obudzić. 6, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 8. I źle kurwa, więc przewijam jeszcze raz. Jedyne co mnie pociesza, to to, że wśród was jest przynajmniej jedna osoba, która po tym występie wróci na chatę, stanie przed domofonem. Kurwa, jak to szło? Wiem, że tak będzie, bo po każdym występie przynajmniej jedna osoba wysyła mi zdjęcie swojego domofonu z zapytaniem, czy na tym modelu też pójdzie. Albo jak nie mogę czegoś oglądać, stwierdzam, dobra, położę telefon w kuchni albo w kiblu, żeby nie chciało mi się wstawać, to wtedy nie mogę zasnąć, bo myślę o jakichś durnych rozmowach, które odbyłem lata temu. Przecież 4 lata temu mój kumpel mi powiedział, bo była wtedy taka moda na specjalną pościel. I on 4 lata temu mi powiedział, że kupił sobie kołdrę sensoryczną. Ja przez 4 lata o tym nie myślałem. I on mówi, Maciek, kupiłem sobie kołdrę sensoryczną. Ja mówię, co to jest ta kołdra sensoryczna? On mówi, no, jak ją tak naciągniesz całą na siebie, to ona imituje dotyk. Tak jakby cię tak, wiesz, trochę masowała, przytulała, coś takiego. I ja 4 lata o tym nie myślałem. Po 4 latach leżę, druga w nocy. O kurwa. A jakby tak tę kołdrę nie naciągnąć na siebie, tylko jakby ją tak całą ukulać na jaja. To czy ta kołdra zrobi gałę? I tak mi mijają noce.